Cześć, tu Ernest! W dzisiejszej aktualizacji zaszło mnóstwo zmian i do pliku gry doszło jeszcze więcej kontentu. Niedługo do gry wejdą nowe wyzwania, za które dostaniemy darmowe przedmioty, a do tego już znamy więcej szczegółów na temat potwora ze Srogiego Szczytu. Jak zawsze zaczniemy od zmian na mapie, które już teraz każdy może zobaczyć. Zacznijmy od największej, a przy okazji poruszymy temat potwora. Potwór zostawił po sobie kolejny ślad, tym razem w zalewie zdobyczy. Jest tutaj ogromny odcisk jego wielkiej stopy. Jak sami widzicie, przy okazji zniszczył on dwa budynki, które tutaj stały. Swoim potężnym pazurem dosięgnął też okablowanie idące do Neo Wykrzywionych. To może potwierdzić teorię, którą wam kiedyś przedstawiłem na ten temat. Myślę, że nieuniknione jest wydarzenie ze zwarciem w Neo Wykrzywionych. Do tematu potwora jeszcze wrócimy. Teraz przejdźmy do kolejnych zmian na mapie. Z tych mniejszych to kamienna rodzina, dalej ma się dobrze. Synek stoi na rękach, a piesek... Na pustynnej części mapy za to przy domu Johna Wicka zostały rozstawione panele słoneczne, a budka przy zgubnych ziemiach została rozbudowana o jeszcze jedno dodatkowe piętro. Teraz chciałbym poruszyć temat nowych letnich dekoracji na mapie. Są one w przeróżnych miejscach na mapie i wszystkie te udekorowane miejsca przydadzą nam się do wyzwań 14 dni lata. Pamiętacie wydarzenie 14 dni Fortnite, które odbyło się w grudniu zeszłego roku? To będzie dokładnie to samo, ale w letnim wydaniu. Dzięki Lukasowi na Twitterze wiemy, że za zadanie będziemy mieli między nimi zestrzelić balony, podbijać ogromną piłkę plażową, zatańczyć w różnych miejscach itd. Będzie w sumie 15 wyzwań do zrobienia. Za każdy z nich będzie jakaś nagroda. Ekrany wczytywania, malowanie na bronie, pakiet muzyczny, który teraz użycie. Oraz nowa zabawka, balonik z wodą. Za pierwsze proste wyzwanie otrzymamy taką oto emotkę za darmo. Naprawdę będzie co robić Fortnite. Za wykonanie 14 wyzwań w tym wydarzeniu otrzymamy taki oto bagling pana bananka w postaci napoju. Możecie go pamiętać ze zwiastuna tego sezonu. Do odebrania będzie też taka oto kaczuszka na plecy. Oraz taki oto podwójny zbierak. I to wszystko dla każdego za darmo. Nie wiemy jednak jednej rzeczy. Kiedy to wydarzenie będzie? Myślę, że w ciągu tygodnia Epic Games wypuści to na światło dzienne. Ale niestety nie ma żadnej oficjalnej daty. Pozostało nam tylko czekać. Ja już się nie mogę doczekać. A wy? Co ciekawe, w tej aktualizacji weszło mnóstwo nowych ubiorów, więc możliwe, że tak jak w grudniu, codziennie będą wychodziły nowe skiny. Codziennie podczas tego eventu będą wychodziły też nowe tryby. Prop hunt, walka na balony i tak dalej. Czeka nas dużo zabawy. Dalej w temacie wycieków to po ostatniej aktualizacji do pliku gry wszedł też nowy pakiet legend i w tym sezonie do kupienia za 80 zł będzie pakiet legend cienia. Teraz widzicie zdjęcie, które przedstawia wszystkie przedmioty z tego zestawu. Zbierak oraz malowanie będą pewnie za jakieś proste wyzwania. Co do tego zostało, to też niestety nie wiemy, kiedy to wejdzie do sklepu. Ja strzelam, że jeszcze w tym tygodniu to się pojawi w sklepie, ale mój strzał jest tak celny jak wasz. Warto poczekać, bo myślę, że to jest jak dotąd najlepszy pakiet legend. Dajcie coś w komentarzu, czego zakupicie. Pora na nowe bronie! W tej aktualizacji do pliku Battle Royale trafiły informacje o aż trzech różnych nowych broniach. Pamięta ktoś z was może mój filmik o broniach, które powinny zostać dodane? Z moich propozycji z tamtego filmiku do gry nie weszła jeszcze tylko jedna rzecz. Bardzo szybki shotgun. Tak oto wygląda ikona tak zwanego Drum Shotguna. Jego nazwa bierze się z typu jego magazynku. Będzie on występował w klasie szarej, zielonej i niebieskiej. A w swoim magazynku mieściłby aż 12 nabojów. A te naboje wystrzeliwałyby w podobny sposób, co automatyczny shotgun w Ratowaniu Świata. Będzie bardzo potężny, ale jego wadą będzie bardzo długi czas przeładowania. Ma on trwać aż 4,5 sekundy. To pół sekundy wolniej niż legendarna ciężka snajperka. Jeśli to dla was brzmi jak żart, to teraz zapnijcie pasy. Chciałbym powiedzieć, że żartuję, ale do plików gry wszedł też taki oto nowy przedmiot rzucany. Służy on do zaznaczenia miejsca, na które chcemy, aby, uwaga, został zasłany atak lotniczy. Tak, to rzeczywiście jest w plikach gry, ale jest szansa, że to będzie tylko w trybie okresowym lub w trybie kreatywnym. Nie za wiele wiadomo na ten temat, ale wiemy, do czego by służył. Posłuchajcie kilku dźwięków tego przedmiotu. W tle będzie widać jeden z efektów tej broni, który znamy dzięki Fortoremu. Ten efekt zdradza nam, że w miejsce, gdzie wylątuje ten granat, trafi rakieta z góry. Zobaczcie sami. Ale to nie wszystko. W plikach Battle Royale
pojawiła się też taka oto ikona nowego rewolweru. Na jego temat nie znam jeszcze zbyt wielu szczegółów. Poza tym, to na obrazku promującym jeden ze skinów, który wejdzie do sklepu, widoczna jest taka oto strzelba. Nie ma o niej wzmianek w plikach Battle Royale, więc to może być tylko pomysł jednego z artystów Epic Games, aby użyć tej strzelby. By the way, to kostka Kevin powróci, ale w trybie kreatywnym, jako nowy zestaw budowli. W tle teraz widzicie nadchodzące galerie, które powinny wejść po aktualizacji zawartości. Okej, to tyle z nowych broni i przedmiotów. Obiecałem, że wrócę jeszcze do tematu potwora. Na koniec tego filmiku, czyli teraz, puszczę wam nowe dźwięki powiązane z tym potworem. Znamy dzięki Fortoremu. Dzięki niemu wiemy też, że przed finałem eventu z potworem ma rozpocząć się odliczanie, aby każdy mógł je zobaczyć. Nie ma jednak jeszcze nigdzie podanej daty. Dobra, ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do słuchania.